Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla Dolnego Śląska. Oznacza to, że wiatr może łamać drzewa i powodować utrudnienia w ruchu. Równocześnie w naszym regionie przewidywane są spore opady śniegu, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Silnie wiać ma zacząć około godziny 15, a zakończyć się w dniu jutrzejszym około godziny 7 rano. Te podmuchy mają mieć siłę od 30 do 45 km na godzinę, a w porywach do 100 km na godzinę to już jest bardzo dużo. Największe nasilenie tego zjawiska ma nastąpić wieczorem, dzisiaj wieczorem do północy. Straż pożarna cały czas jest w pełnej gotowości. W jednostkach będzie taka sama liczba strażaków jak każdego innego dnia, lecz wielu będzie czekać pod telefonem. Jesteśmy do tego przygotowani tak naprawdę na co dzień. Służba nasza polega między innymi na tym, żebyśmy byli gotowi do takich działań i przygotowani. Także w dniu dzisiejszym zostali wszyscy prezesi, naczelnicy ochotniczych straży pożarnych też przez nas powiadomieni o takich wystąpieniach, o tych zjawiskach meteorologicznych, które mogą wystąpić. Służby apelują przede wszystkim o niepozostawianie na balkonach przedmiotów, które może porwać wiatr. Powinniśmy zwrócić uwagę także na samochody, aby nie były zaparkowane pod drzewami. Uważać, gdzie stoimy, nie przechodzić pod drzewami, zabezpieczyć wszystkie przedmioty lekkie, które nie wiem, na ogrodach, na balkonach, na parapetach mogą zostać porwane przez ten wiatr i po prostu na siebie uważać, słuchać tych komunikatów pogodowych, a jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie wychodzić z domu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi aż 90%. Jeszcze silniej może wiać na obszarze Przedgórza Sudeckiego i w górach.